23 podróżników, 24 historie i 225 inspiracji. Turnianie w miniony weekend spotkali się z globtroterami, którzy opowiedzieli o tym, jak m.in. zwiedzić świat za darmo, złapać stopa na morzu czy zdobyć najwyższe szczyty świata i tym samym zrealizować swoją pasję. Za nami pierwsza edycja Xtreme Travel Festival. Zorganizowała go rodzina Elizy i Wojciecha Łopacińskich z Torunia, którzy sami przed rokiem i to dwukrotnie okrążyli kulę ziemską. Podróż stała się podstawą do organizacji festiwalu, powołania fundacji oraz napisania książki o swojej wyprawie życia. Ile tych kilometrów udało się pokonać i jakie najciekawsze miejsca na ziemi zwiedzić, sprawdzić swoje też pewnie i predyspozycje? 114 tysięcy kilometrów, czyli okrążyliśmy Ziemię 2,5 raza, a takie najciekawsze momenty to myślę, że zdobycie Kilimandżaro z moim synem, czyli bardzo ciężkie wchodzenie kilkudniowe na wysoką górę, choroba wysokościowa, śnieg, który w Afryce jest dla nas, laików, niewyobrażalną sytuacją, a faktycznie jest tam śnieg. Na 6 tysięcy dało się we znaki? Kilimandżaro ma 5875 metrów, a 6 tysięcy zrobiliśmy w Boliwii, ale dało się bardzo mocno, bardzo ciężko nam było zdobyć tą górę. Ale w czekanach, w trekach. Tak, ale przede wszystkim to był czas, kiedy za rękę z synem wszedłem na tą górę i zobaczyłem, że koło siebie nie mam dzieciaka, że to już nie jest chłopiec, któremu niedawno zmieniałem pieluchy, tylko to jest mężczyzna, który mi też pomógł wejść. Właśnie taka podróż, takie spędzanie ponad roku w podróży buduje charakter, ale też wiele mówi o samym sobie. Oczywiście, ja się nauczyłam dzięki moim dzieciom przede wszystkim cierpliwości, nauczyłam się odpuszczać, nauczyłam się zachwycać jakimiś momentami, potrafię usiąść i pokontemplować, prawda, w końcu nie śpieszę się w swoim życiu i cenię swój własny czas i nie poświęcę go na żadną zbędną rzecz. Pamiętam, że pewne obawy były jeszcze przed podróżą, głównie o edukację, prawda? O edukację, ale oczywiście edukacja jest obowiązkowa w Polsce, ale otrzymaliśmy taką zgodę, dzieci przeszły testy psychologiczne i coś takiego jak school, edukacja domowa, tak? Przez całą podróż się uczyliśmy, książki w PDF-ie i wszystko się udało. To jak tam globtroterzy czują się po tych 380 dniach? 365, a Wojtek jeszcze trochę dłużej, został. Ja prawie 400 dni. Jak się czują? Przede wszystkim czujemy się tak, że marzenia można zrealizować, że to, co sobie postanowimy w życiu, i to nieważne, czy to jest wymiar podróży, czy wymiar zawodowy, czy wymiar rodzinny, to, co sobie w życiu postanowimy, możemy zrealizować. Tylko potrzebna jest konsekwencja i taki bardzo ważny plan. Jeśli postawimy sobie jakiś cel, który dziś wyda się zupełnie niemożliwy, bo on będzie do zrealizowania za 6-7 lat, ale zaczniemy powoli w ciągu tych 6 lat zbliżać do naszego celu, nagle się okaże po 5 latach, wow, ja już tam jestem. To już nie jutro. Potrzebowałem nawet 6 lat, ja już jestem po 4. Można zrealizować marzenia, tylko od ciebie, ode mnie, od każdego z nas zależy, czy je chcemy tak naprawdę zrealizować. A dlaczego tata później wrócił do domu? Tata zakochał się w Chinach, a nas nie czekał... w Chince, tylko w Chinach się zakochałem. Nas czekały egzaminy szkolne, więc z dzieciakami ja wróciłam wcześniej, a mąż jeszcze delektował się tą wolnością światową i wrócił trochę później. Waszą podróż wszyscy mogliśmy śledzić na stronie internetowej światłopacińskich.pl. Wiele osób odwiedziło stronę, było zainteresowanych waszą podróżą, kolejnymi etapami podróży? Tysiące. Mieliśmy na jednym z portali społecznościowych, mamy ponad 6 tysięcy lajków, czyli osób, które z nami podróżowały, tak naprawdę wirtualnie podróżowały. Gdy prosiliśmy o wsparcie w jakichś konkursach, czy w jakimś współzawodnictwie z innymi blogami podróżniczymi, turystycznymi, to też odczuwaliśmy taką obecność innych osób, które z nami w sposób wirtualny podróżowały. Ale zawsze ta obecność jest. Ale to było bardzo fajne, dlatego że to ekstremum, my nazwaliśmy nasz festiwal Extreme Travel Festival. To ekstremum w różnych miejscach, w sercach każdego człowieka jest. Dla niektórych jest to 5-7, a może nawet i 8-tysięcznik. A dla innych może jest to wejście na rower i przejechanie się po lesie. Ważne, żeby znaleźć w sobie tą odwagę do realizacji tego, co sobie granice, zamierzymy. Tak. Pokłosiem waszej podróży jest nie tylko Xtreme Travel Festival, ale także fundacja, którą powołaliście do życia, by pomagała przełamywać pewien strach, lęk. Przełamywać granice. Tak, granice ludzi, którzy być może dopiero zaczną interesować się podróżami.
Tak, chcemy mówić osobom, aby o właśnie to, o czym wcześniej rozmawialiśmy. Chcemy opowiadać ludziom, że znalezienie jakiegoś konkretnego celu w życiu i później realizacja tego planu zależy tak naprawdę od nas. To tylko tak, trzeba do tego podejść bardzo kategorycznie. Czy faktycznie chcę to zrobić? Jeżeli chcę, to muszę się kontrolować każdego trzeba dnia. Muszę znaleźć swoje jakieś możliwości też. Muszę znaleźć jakieś momenty w życiu, które spowodują, że spojrzę z boku na swoje życie, na to, co naprawdę staram się osiągnąć. Takim momentem będzie dzień urodzin, może Boże Narodzenie, może święta, może jakiś moment, kiedy zabraknie członka rodziny. To jest moment, kiedy można chwilę się zastanowić nad swoim życiem i zastanowić się, czy jestem na drodze do realizacji planu. A co spowodowało w ogóle chęć tego wyjazdu, tej podróży? Bo wiem, że wcześniej dość stabilne życie pan prowadził. No właśnie to stabilne życie uporządkowane, tak, to wstawanie 5 rano i tak jak te chomiki na karuzelach albo jak trybiki w zegarkach. Koniec, no pewnego wieczoru czytając mojej córce książkę zasnęłam i ona stwierdziła, mamo, jak to ma tak wyglądać, to ja włączę audiobooka, na to samo wyjdzie. I tu właśnie była taka chwila zastanowienia się, czy nasze życie ma tak wyglądać. No od dzień po dniu, miesiąc po miesiącu postanowiliśmy to przerwać. Mieliśmy zawsze takie marzenie, żeby pokazać dzieciom świat. I się udało. Udało się. No właśnie. Co dalej? Co dalej? No, dziś Extreme Travel Festival, czyli spotkanie mieszkańców Torunia z 23 podróżnikami. Spotkanie, na którym rozmawiamy o tym, jak można, jakie cele można w podróży sobie wyznaczyć, jakie miejsca, jakie lokalizacje. Chcemy, takim naszym małym marzeniem jest to, żeby jeden z mieszkańców Torunia dziś zaraził się jakąś niesamowitą podróżą, a za rok przy drugiej edycji festiwalu opowiedział nam o tym, co zrealizował. Co dalej? No dalej działalność fundacji i tego naszego zachęcania ludzi do realizacji marzeń. Rozumiem, że wszystko to jest możliwe dzięki wielu przyjaciołom, również tym finansowym przyjaciołom, którzy wspierali i waszą podróż, i teraz te działania po podróży. Myślę, że każdy cel, który wyznaczymy, a jest skomplikowany, wymaga tego, żeby zorganizować wokół siebie osoby, które pomagają. No, z nami podróżował w trakcie wyprawy dookoła świata, podróżowała firma Apator, firma Arriva. To są firmy, na których tu oparliśmy również organizację tego festiwalu, ale myślę, że pośród mieszkańców czy firm toruńskich, ogólnopolskich, również znajdziemy inne, które będą z nami. Żona, rodzina, dzieci dadzą się namówić na kolejne podróże? Oj, mój syn już zapowiedział, że kiedy tylko pójdzie na studia, robi przerwę i jedzie bardziej hardkorową podróż, czyli będzie bezdomnym. Powiedział, że będzie spał po prostu na ulicach. No zobaczymy, no. Co na to rodzice? Ja na razie nie Każdy jestem. Każdy ma swoją drogę i zielone światło. Nie jestem na tak, no ale cóż, no jak za kilka lat będzie miał 18, jesteśmy będzie, na tak. Będzie sam decydował o swoim życiu. Torunianie mogli wysłuchać m.in. historii Zbigniewa Sasa, który wraz z kolegą przebył cały bieg rzeki od źródeł do ujścia na Madagaskarze, a drogę do Japonii pokonał na rowerze. Będę prezentował na tym festiwalu dwie podróże. Pierwsza, którą zaprezentuję dzisiaj, to jest podróż na Madagaskar. Wzdłuż rzeki Antanambalana to była taka pionierska trasa, gdzie pokonaliśmy całą rzekę od źródeł do ujścia. Rzeka prowadzi przez bardzo ciekawe tereny, w większości dziewicze, także mogliśmy poznawać miejsca, do których prawdopodobnie nikt przed nami, przynajmniej nikt z białych nie docierał, nie znaleźliśmy żadnych materiałów na ten temat. Madagaskar sam sobie jest przeuroczym miejscem, ciekawym, egzotycznym, a dodatkowo odszukaliśmy na tym Madagaskarze naprawdę wyjątkowe miejsca. A druga podróż, o której będę opowiadał jutro, to jest podróż o zupełnie innym charakterze. To jest taki projekt społeczny, który nazywa się Rowerowe Dżembory, realizowany przez Stowarzyszenie Afryka Nowaka, którego jestem członkiem, i Związek Harcerstwa Polskiego, czy szerzej polskich skautów. Jest to podróż, która odbyła się w ubiegłym roku z Polski do Japonii na światowy zlot skautów właśnie w Japonii, w Yamaguchi. Potrzeba jakiegoś specjalnego przygotowania przed taką podróżą dziewiczą? No na pewno tak. Takie podróże są konsekwencją jakichś wcześniejszych działań, jakiejś drogi, którą się wykonało, bo ta nasza podróż na Madagaskar też była konsekwencją wcześniejszego wyjazdu również na Madagaskar. Także takie rzeczy no, nie biorą się znikąd, one są po prostu konsekwencją czegoś, co się w życiu robi, konsekwencją jakiejś pasji, którą się ma.
Co czuje człowiek, widząc takie dziewicze tereny, jak pan sam powiedział, prawdopodobnie dotąd nie zdobyte przez białego człowieka? No to są bardzo ekscytujące chwile. No, człowiek jakby zapomina, czy odsuwa na dalszy plan zmęczenie, bo zawsze towarzyszy jakieś zagrożenie, ryzyko, które jest tak naprawdę codziennością tego typu wyjazdów i po prostu funkcjonuje jakby w zupełnie oderwanej rzeczywistości. Zapomina o wszystkich swoich problemach, o życiu codziennym, które prowadzi tak jak każdy normalny człowiek, bo te wyjazdy, podróżowanie to jest tak naprawdę forma oderwania się, forma swego rodzaju urlopu, także to są takie chwile, kiedy człowiek tak naprawdę czerpie przyjemność z życia. Były jakieś momenty grozy, jak w przygodach Indiana Jonesa? No, jakichś takich naprawdę groźnych sytuacji nie było, ale to jest konsekwencja tak naprawdę dobrego przygotowania. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli człowiek stanie w sytuacji jakieś niebezpieczne, no to jest konsekwencja jakiegoś zaniedbania, bo przygotowując się do wyjazdu, no staramy się przewidzieć różnego rodzaju ewentualności, zdobyć maksimum informacji na temat, nie wiem, terenów, ludzi, którzy te tereny zamieszkują i tak się do tych wyjazdów przygotować, żeby uniknąć tak naprawdę niebezpiecznych momentów. A jeżeli nie da się tego uniknąć, to po prostu być przygotowanym na to. My mieliśmy, nie wiem, takie sytuacje, gdzie rzeka jakby prowadziła w ciasnych kanionach górzystych, ale byliśmy do tego przygotowani. Mieliśmy liny, mieliśmy sprzęt spinaczkowy, potrafiliśmy się zabezpieczyć, asekurować, także nie było jako takiego zagrożenia, chociaż gdybyśmy pojechali tam tak na żywioł, to na pewno byłoby zdecydowanie trudniej i na pewno byłyby momenty niebezpieczne. Korzystaliście z usług przewodników, bo ci często są jedynym kontaktem między białym człowiekiem a rdzenną ludnością danego terenu. Znaczy praktycznie nie korzystaliśmy. Założenie było takie, że podróżujemy sami, samodzielnie. Z kolegą byliśmy, taka przyjacielska paczka. Kolega posługuje się sprawnie językiem malgaskim, także potrafiliśmy jakby wykorzystać to. I tak naprawdę taka umiejętność była niezbędna, żeby podróż przeprowadzić w takiej formule, w jakiej ona się odbyła. Sytuacja, moment, który na stałe, już na długo, na zawsze zapisał się w pamięci? No było kilka takich momentów i to głównie były właśnie spotkania z ludźmi, ale takie spotkania zaskakujące, spotkania, których nie spodziewaliśmy się, bo pierwsze spotkanie to było właśnie gdzieś w zupełnie dzikim terenie nad brzegiem rzeki. Trafiliśmy na obóz taki niewielki, w którym znajdowało się 4 osoby i to było takie spotkanie, którego nie życzyliśmy sobie ani my, ani oni, bo okazało się, że to są tak zwani dachalu, czyli złodzieje bydła. Grupa ludzi w sposób bezwzględny prześladowana i ścigana na Madagaskarze. To są po prostu bandyci, którzy okradają Malgaszy z jedynej wartości, którą oni posiadają, czyli bydła zebu. Malgasze są ludźmi jakby bardzo ubogimi. Oni nie mają żadnego majątku. Jedyny ich majątek i w wymiarze materialnym, i w wymiarze mentalnym to jest właśnie to bydło. I ktoś, kto ich pozbawia tej wartości, no w takich warunkach, w takiej rzeczywistości jest po prostu w sposób bezwzględny zwalczany, tępiony, także to jest taka nieustanna walka tych dachalu ze społecznością malgaską i my zupełnie nieświadomie trafiliśmy do takiego obozu. No i to był taki moment dla nas trochę niebezpieczny, ale na pewno zapadający w pamięć. Inna sytuacja to była taka, gdzie weszliśmy na tereny złotonośne, gdzie też nie wiedzieliśmy, że tam jest, odbywa się jakby pozyskiwanie, płukanie złota. Tam nie było zagrożenia, natomiast było to dla nas zaskakujące i była taka sytuacja o tyle ciekawa, że mieliśmy możliwość jakby zobaczenia na własne oczy, przekonanie się, poznania, w jaki sposób to się odbywa, jak ci ludzie to złoto pozyskują, jak kopią, jak w ogóle ten cały biznes jest zorganizowany. Cieszą podróże, ale pewnie też i cieszą takie spotkania jak to, ten festiwal. Pierwszy raz w Toruniu skupił wokół siebie naprawdę setki, jak nie tysiące ludzi.
Ja myślę, że to są bardzo wartościowe inicjatywy, dlatego że są z jednej strony w jakiś sposób spajają środowisko ludzi podróżujących, bo to są często indywidualności, indywidua, które niekoniecznie mają możliwość, czy szukają jakichś takich możliwości poznania się. A z drugiej strony takie spotkania są chyba inspirujące dla wielu ludzi, bo tak naprawdę we współczesnym świecie to, żeby gdziekolwiek pojechać, no ograniczenie jest to tylko w nas, no bo możliwości mamy w tej chwili przeolbrzymie i to jest kwestia tylko podjęcia decyzji i tej takiej iskry, która musi się pojawić i musi zainspirować człowieka do tego, żeby coś przeżyć, a takie podróże są zawsze wzbogacające, także no zachęcałbym jak najbardziej, żeby po prostu zrobić coś samemu, we własnym zakresie, samodzielnie, bo wtedy są przeżycia, jest satysfakcja też z tego, czego się dokonało. Miejsca w domu, w albumach wystarcza na te wszelkiego rodzaju pamiątki, zdjęcia? Znaczy najwięcej pamiątek i wspomnień jest w głowie. Ja mam taką zasadę, że nie przywożę wielu rzeczy ze sobą. Tak naprawdę z takiego wyjazdu jakaś jedna niewielka pamiątka i to jest wszystko, tym bardziej cenna. Tak, tym bardziej cenna i ona wtedy jakby skupia w sobie wszystkie wrażenia i wszystkie wspomnienia, których się doświadczyło w czasie podróży. To ilu tych podróży już pan przeżył? Ile odbył? Znaczy ja tak dużo tych podróży nie przeżyłem, prowadzę normalne życie, mam rodzinę, mam pracę. Jestem w stanie tak naprawdę raz na 2-3 lata wygospodarować miesiąc na jakąś fajną podróż, ale dla mnie to też jest motywujące, bo tego czasu mam tak naprawdę niewiele i staram się te podróże planować w taki sposób, żeby one były dla mnie niezwykłe i żeby pozostawiały jakieś wspomnienia i wrażenia. 974 dni w podróży po świecie i to za darmo przeżył Władysław Labuda. To było moje wielkie marzenie, postawiłem wszystko, można powiedzieć, na jedną kartę. No i chyba podróż, którą ostatnio odbyłem, czyli ta podróż dookoła świata, 974 dni, podczas której nie wydałem centa grosza na noclegi, myślę, że może być świetnym przykładem na to, że pieniądze nie stoją barierą przed podjęciem podróży. To już nie jest podróż, to już jest po prostu życie. To już człowiek się rano budzi i żyje podróżą, to już po prostu jest jakby jego taka codzienność, a myślę, że to kondycją, oczywiście warto dbać o zdrowie, dobrze się odżywiać, no ale jeżeli coś dzieje się z powodu marzenia, wielkiego marzenia, a to było moje wielkie marzenie, no to te problemy życiowe mimo wszystko to są jakby takie przeszkody do załatwienia, a nic takiego wielkiego, jak można by się było wydawać. Wiele jest na świecie ludzi, którzy żyją maksymą, na szczęście są na tym świecie rzeczy cenniejsze niż pieniądze? Myślę, że coraz więcej, że dużo osób również ma okazję zbagatelizować formę pieniądza, ale też myślę, że dużo osób też stawia na takim piedestale potrzeb pieniądze, prawda? I myślę, że to jest dosyć błędne przekonanie, bo rzeczywiście bez pieniędzy można i że to nie jest jakaś taka wielka bariera, że rzeczywiście, że można w inny sposób wykorzystać te wszystkie nasze możliwości, czyli pomagać, bo ja pojechałem w podróż dookoła świata z takim założeniem, że jadę pomagać, że chciałbym coś dać od siebie, dałem swoje ręce, dałem swój umysł, dałem swoje serce i dzięki temu otrzymałem o wiele, wiele więcej. Najciekawsze punkty na mapie podróży? Wow, trochę tego było. No to przez 3 lata można coś zobaczyć, prawda? No ale jest takich krajów, które zrobiły największe wrażenie, to jest przede wszystkim Kanada. Bardzo podobało mi się również w Australii, ale chyba takim najbliżej bijącym mojemu sercu właśnie krajem jest Kostaryka. W Kostaryce byłem około ponad 4 miesiące i rzeczywiście w Kostaryce jest las deszczowy, jest las, jest wybrzeże, jest Pacyfik, są Karaiby, są piękni ludzie. I rzeczywiście Kostaryka najbardziej podpadła mi do gustu, mi osobiście. Po takiej podróży dookoła świata należałoby zadać sobie pytanie, co dalej? Jedziemy dalej. Dalej, po prostu dalej. Dużo osób mnie pyta, jak się człowiek czuje, jeżeli musi wrócić do codzienności. Ja mówię, nie wiem. Nie chcę wiedzieć, ponieważ cały czas jadę do przodu i chcę podróżować dalej. Już w planach kolejne podróże. Dlatego myślę, że nie jestem najlepszym osobą, żeby zadać to pytanie, co dalej. Czy warto wracać do codzienności? Ja myślę, że nie. Myślę, że warto żyć marzeniami i o nie walczyć. Ale zatrzymując się trochę w tej naszej codzienności, w niej możemy poczytać o tych podróżach dzięki Twojej książce, ale też i filmom, które powstały z
wypraw. Tak, jeżeli chodzi o samą książkę, no to przez całą tę podróż zbierałam najciekawsze informacje, jak można podróżować bez użycia pieniędzy. Pytałam się podróżników, testowałam to potem na własnej skórze i powstał taki stricte poradnik, taka biblia backpackersów, jak podróżować bez użycia pieniędzy, jak podróżować za darmo. I tam przedstawiliśmy kilkadziesiąt sposobów, jak można podróżować po prostu bez kasy. A drugą część książki jest opisana właśnie moja podróż. Jak udało mi się to zrobić, co udało mi się zrobić, co widziałam, jak to widziałam, moje przeżycia. I to jest chyba najpiękniejsze. Ale myślę, że książka jest książką, ale właśnie jak już wspomniałeś, te właśnie filmy, które są na kanale na YouTubie, gdzie można zobaczyć właśnie ten cały, jakby ten proces, jak ta podróż przebiegała i co się po podróży dzieje, no to serdecznie zapraszam na YouTube'a. Official Flyaway się nazywa kanał. Ciekaw jestem tej Biblii, jak podróżować za darmo. Kilka najważniejszych, nie wiem, cech. Przede wszystkim, żeby podróżować za darmo, musimy przyjąć taką strategię, że jedziemy służyć ludziom. To jest po prostu, jedziemy coś pomóc, jedziemy coś dać, jedziemy, nie nastawiamy się tylko, że coś otrzymamy, tylko jedziemy coś dać. Ale to dobro chyba trzeba mieć w oczach, bo no, nie każdy tak od razu ufa. Zwłaszcza przybyszowi. Ja wierzę w jedną rzecz, że świat, który widzimy, jest odbiciem naszej własnej osobowości. Jest tak jakby lustro 360 stopni. Tam, gdzie spojrzymy, tam widzimy siebie. Jeżeli jedziemy czynić dobro, ludzie to widzą. I czasami oczywiście zdarzają się przykre sprawy, jak na przykład ten w Boliwii, gdzie został obrabowany i pobity. I to był dosyć nieprzyjemny incydent w tej całej podróży, no ale jak na 3 lata, to i tak jedna obita twarz, to i tak nie jest źle, prawda? Więc, ale trochę też zasłużyłem, bo pokazałem, że mam sprzęt, mam kamerę i tak dalej, ale że jeżeli ludzie widzą w nas dobro i widzą, że chcemy im pomóc, to rzeczywiście to można góry przynosić. Zatem gdzie się śpi, jak się podróżuje, jakimi środkami transportu? To zależy, jaką opcję podróżowania wybierzemy. Oczywiście można pojechać naprawdę najtańszym kosztem, czyli jechać autostopem, jachtostopem, złapać te opcje online. Można spać w namiocie, można spać po rowach, można spać na couchsurfingu, można spać w hostelach jako wolontariusz, można również angażować się jako osoba po prostu, jako taki wolny strzelec, prawda, i na przykład pomóc w gospodarstwie porąbać drewno, czy nawet wyczyścić łazienkę, czy nawet naczynia. Więc opcji jest bardzo, bardzo dużo, wystarczy tylko w jaki sposób my chcielibyśmy odbyć tę podróż. Oczywiście dużo osób mnie pyta, która podróż jest ważniejsza, czy lepsza, czy taka all inclusive, czy taka po prostu że a jakoś będzie, prawda? No to ja mówię, że każda podróż jest dobra. Każda podróż jest dobra. Ważne, żeby wyjechać, żeby opuścić tą naszą strefę komfortu i pojechać dalej, pojechać do przodu, żeby zobaczyć, stworzyć nowe wydarzenia, stworzyć nowych ludzi, takich pięknych, cudownych i zobaczyć to piękno życia, które nas otacza na tym małym podwórku, który nazywamy Ziemią. Jak się łapie stopa na morzu czy oceanie? To zależy, czy robimy to online, czy robimy to bezpośrednio. Jeżeli to robimy to bezpośrednio, to musimy udać się do portu. Najlepiej posiadać jakiekolwiek doświadczenie, czyli no, osoby z chorobą morską raczej nie są za bardzo pożądane na łodziach, ale nawet bez tego można dużo jabłek jeść, fajnie kwasy i tak dalej. Idziemy do portu i oferujemy kapitanowi naszą pomoc. Naszą pomoc, że po prostu możemy pomóc w pozmywaniu, w ugotowaniu, możemy pomóc oczyścić łódź i tak dalej. Jesteśmy wolontariuszami na pokładzie i podróżujemy od punktu A do punktu B. Ale możemy również znaleźć jachtostop online, na przykład przez stronę findacrew.net, gdzie nie musimy iść do portu, tylko jeszcze wcześniej umawiamy się z kapitanem. Czyli możemy po prostu opisać, witaj serdecznie, ja na przykład lecę, chciałbym popłynąć teraz na Karaiby, prawda? Czy masz wolne miejsce, mogę pomóc ci w tym i w tym. Czy miałbyś może miejsce na swojej łabie? I po kilku mailach, po kilku wymianach zazwyczaj odnajdujemy wymarzonego kapitana. Podobnie jest z autostopem, podobnie jest również, jeżeli chodzi o samoloty. Można również złapać za darmo samolot poprzez wymianę milową. Również można złapać samolot poprzez współpracę partnerską, czy również przez błędy systemowe. No ale tutaj można było opowiadać. Najchętniej bym zachęcił do przeczytania mojej książki i zobaczyć, jak to wygląda od strony tak jakby formalnej i organizacyjnej. Dzięki temu festiwalowi zatrzymaliśmy się przynajmniej na te 2 dni, ale być może te 2 dni pomogą ludziom ruszyć w świat. No myślę, że to jest piękno takich wydarzeń, takich miejsc, gdzie nie tylko spotyka się grono osób, które już podróżują, ale mimo wszystko przyjeżdżają po to, żeby pokazać, co im się udało osiągnąć w kwestii podróżowania. Nie po to, żeby powiedzieć, och, ach, jak ja nie jestem fajny, bo to nie o to chodzi. Każda podróż jest inna. Ale po to, żeby zachęcić również innych do tego, żeby podróżować, żeby otworzyć swoje jakby takie
prawda, swój horyzont, poszerzyć swój horyzont i żeby po prostu poznawać ten świat, bo jest co poznawać. Być może otworzyliśmy trochę świata wszystkim telewidzom i radiosłuchaczom dzięki tym wszystkim fotografiom, które dzięki Tobie możemy też podziwiać. I mojej kamerce, która bardzo ciężka jest w plecaku, jeszcze statyw do tego, ale coś kosztem czegoś, prawda. A to jest kamerka taka tradycyjna, GoPro? Mam GoPro, mam również lustrzankę, prawda, jedną, trochę to ważne, ale jeżeli chciałbym pokazać właśnie, jak ta podróż wygląda w trochę lepszej jakości, to rzeczywiście sprzęt czasami jest potrzebny i to chyba jest jedna z najlepszych inwestycji, jeżeli możemy zrobić w podróż, czyli po prostu dobra kamera, statyw. Ja też miałem dosyć duży problem, musiałem zadecydować przed wyjazdem, co wybieram, bo byłem spakowany i mój plecak pękał w szwach, i musiałem zadecydować, czy namiot, czy statyw, prawda? No i jak mogłoby się wydawać, że w podróż dookoła świata wypada wziąć namiot, prawda? Szczególnie taką długą. No ja wybrałem statyw. I muszę powiedzieć, że przez 2 lata nie wiedziałem, dlaczego ja to zrobiłem. Przez 2 lata pukałem się w głowie, po co ci ten statyw. I kręciłem te filmy, prawda, i robiłem to. I po 2 latach otrzymałem informację od organizatorów Kolosów, że mój film wygrał główną nagrodę, który właśnie został stworzony podczas tej wyprawy. I po to był mi ten statyw. Więc podążajmy za marzeniami, idźmy swoją drogą, a na pewno efekty i piękno nas spotka na naszej drodze. Więcej o tegorocznych 23 podróżnikach, 24 historiach i 225 inspiracjach poczytacie na xtremetravelfestival.pl.